Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony Żuraw.pl, to jest kolejny odcinek Zagrajmy FIFA 14, kariera menadżera klubem Zawisza Bydgoszcz. Niedawno nagrywałem wam, próbowałem wam nagrywać odcinek właśnie z tej serii, ale coś mi się spieprzyło z wyświetlaniem grafiki i niestety musiałem go wywalić. Nagrałem jeden mecz, ale w trakcie meczu zaczęło mi się coś wyświetlanie grafiki, że tak powiem, pierdzielić i musiałem, całe nagranie mi się przez to spierdzieliło, bo po prostu nawet jak wciskałem pauzę, żeby zrestartować całą grę, to mi też nie wyświetlało menu dobrze, poprawnie, więc niestety przegrałem ten mecz 2-1. To był mecz z Lechią Gdańsk w lidze, więc no w lidze dobrze mi nie idzie. Teraz mecz mam z Hanowerem 96, to jest mecz w... O, jeszcze kontuzja na treningu. No ja tam Alexis Perret, on i tak chciał odejść z mojej drużyny. Pokaż juniora. Jak tam Makuszewski, potencjał z prawej strony, Piotr Makuszewski. Ten potencjał 81, 81, 86. Na razie to tylko bramkarz by to ewentualnie wszedł, no ewentualnie 16-letni, 190-centymetrowy zawodnik, który może być napastnikiem albo środkowym pomocnikiem. To dobrze, jest fajnie. Drygas jest zadowolony z tego, że nie ściągnąłem go z pierwszego składu. Nie mam powodów, gra całkiem dobrze. Zagramy mecz z Hanowerem, to jest Liga Europy, więc no musimy się mieć na baczności, ponieważ no udało mi się chyba wygrać jeden mecz z Hanowerem, a to czym to tu ma formę, Jorge Cadu ma formę, no to jak Jorge Cadu ma formę, no to Nevichy, przepraszam cię bardzo, ale Jorge Cadu zacznie ten mecz. Javi Rey nie ma formy. Bez większych zmian, Drygas, nie, no Wójcicki. Dieter Elschneg, za Dietera Elschnega bym wpuścił. Może Kuklisa? Dieter Elschneg nie zagra, tutaj Kuklis. Za Nebichiego wejdzie Pilarz. Harold Goulon. No będzie tak. W sumie Jorge Cadu, Wójcicki. Ławka gotowa. To zaczynamy tą zabawę. Witamy na boisku, na deszczowym boisku. Tutaj widzę Europy. Jak on pokazuje nam stan aktualnej tabeli grupowej. Zawisza Bydgoszcz prowadzi, ponieważ zwycięstwo wygraliśmy jakimś cudem mecz z Manchesterem United w którymś z poprzednich odcinków, ale teraz to Zawisza Bydgoszcz ma kolejną porcję twardych orzechów do zgryzienia, dlatego że my gramy z Hanowerem 96, a Manchester United gra z Red Bull z Salzburg. Jeżeli Manchester United wygra, a my nie wygramy tego meczu, to spadniemy na drugie miejsce w tabeli i wtedy będziemy musieli się martwić o to, żeby wygrać na pewno mecz z Red Bull z Salzburg i nie przegrać meczu z Manchesterem, ponieważ możemy nie wyjść z grupy, jeżeli Hanowerowi będzie dobrze szło. Jeżeli będziemy takie podania stosować jak przed chwilą, to na pewno się nie uda. Zawsze są dwa uda. Jorge Cadu. Nie ma gola, już myślałem, że to wpadło po rękach bramkarza do bramki, no ale Jorge Cadu dostał ładną piłkę. Uderzył na bramkę, no ale bramkarz to wybronił. Proszę bardzo. Ładnie tutaj Alvarinho próbował zdobyć bramkę, ale Ziller jakoś to się z tej sytuacji obronną ręką. Wójcicki,
a ma szansę, ale nie dobiegnie do tej piłki. No ładnie tutaj wypuścił Jorge Cadu Wójcickiego, ale ten... wybronił to Oliver, no ale pierwsza ofensywna akcja Hanoveru była groźna. I niestety naciskał tutaj Drygas na obrońcę, żeby ten chociaż rzut rożny wypracował. Ale do przerwy 0-0. Remis nas całkiem, myślę, satysfakcjonuje. Ponieważ będziemy mieli wtedy co najmniej jeden punkt przewagi ciągle nad Manchesterem. Więc remis jest dla nas dobrą opcją. Chociaż lepsze byłoby zwycięstwo. Przegrana nam daje, no wtedy... podnosi ciśnienie. Jorge Cadu. Nie ma gola, no co za niefart tutaj miał Jorge Cadu. I będzie rzut wolny, kartka żółta dla Andre Michaela. No i teraz pytanie, czy potrafią wykorzystywać rzuty wolne zawodnicy Hanoveru, ale Oliver świetnie wybronił ten piekielnie mocny strzał. Leciał do bramki, ale Oliver świetnie to zrobił. Bramkarz w formie, naprawdę. Obok bramki obstrzeliwują tutaj Hanover. Oni wiedzą, że muszą walczyć o każdy punkt, jeżeli chcą jeszcze mieć nadzieję na wyjście z tej grupy na drugim miejscu. No fair. Fair nie zawiodłeś w tym momencie. Nie ma wybić. Ale szczęścia mamy w tym meczu na razie więcej niż chyba przewidują tutaj takie rzeczy. Wypuszczenie Alvarinho. Daje coś. Harold Glow. Strzał na bramkę. Obroniony. No i koniec meczu chyba. 0-0. 0-0. Hanover 10-6. Zawisza Bydgoszcz. Całkiem satysfakcjonuje. Bo nawet jeśli Manchester wygrywa mecz z Red Bull Salzburg, to mamy jeden punkt więcej nad naszym przeciwnikiem, więc wybraliśmy dobry wynik. Dziuba zdobywa hat-trick. Teraz za chwilę czeka nas jeszcze mecz w lidze Ekstraklasie z Wisłą Kraków, więc muszę się przygotować na ten mecz. No i mamy przed sobą kolejny mecz, znowu w strugach deszczu. Tym razem mecz w Ekstraklasie. Zawisza Bydgoszcz na 10 miejscu, gramy z Wisłą Kraków. Składem troszkę rezerwowym, ponieważ no, kilku zawodników było po prostu zmęczonych po meczu w Lidze Europy, więc musiałem ich ściągnąć. Ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi mi jakoś dobrego wyniku uzyskać w tym meczu. Chociaż już tu Wisła atakuje, widzę ostro. Co robią tutaj moi obrońcy? Nie no. Tak, to nie gramy. Masłowski. Masłowski do Wójcickiego. Niestety Wójcicki nie dobiega, ale jeszcze wybija tą piłkę daleko od siebie. Jakieś telefony mi tu przerywają, nieważne. Jelani Smith, atakuj. Harold Glow, no tutaj na ten mecz wróciłeś do podstawowego składu. Jelani Smith, fajna. Fajne zagranie. I teraz piłka górą. Ale Miśkiewicz tutaj uprzedził Bejrama Nebichiego. No i teraz Wójcicki. No powinien być rzut karny. Dlaczego nie było? Wójcicki miał okazję po prostu strzelić bramkę. Miśkiewicz tam wyłapał tę piłkę po tym strzale, ale on był przewracany w tym momencie. Dwa oblicza ma ta drużyna. Mecz, no, na mecze Ligi Europy starają się jak mogą, a na mecze normalnej ligi
Wychodzi mi tak, jakby chcieli, a nie mogli. Gol! Wójcicki! Ależ powalczył, waleczny Wójcicki, zrobił to, co miał zrobić. W 31 minucie strzela bramkę, cisnął obrońcę do samego końca i wycisnął gola. Z lewej nogi po ziemi, zaskoczony bramkarz, no to był on to obrony Wisły, akurat zakończył się golem, ale Wójcicki zasłużenie, myślę, stara się o podwyżkę. Prosił mnie o podwyżenie swojej płacy. Zgodziłem się. I tak mam bogate zaplecze dribblingiem na bakier. Z utrzymaniem się przy piłce. Elsznek, powalcz, powalcz. O, znowu Wójcicki. Strzał na bramkę, ale tym razem Biszkiewicz to wyciągnął. Ale to znowu Wójcicki, zobaczcie. Z prawego na lewe skrzydło. Uderzenie jeszcze w światło bramki, mimo że ze strony kontra. Wójcicki, ale się obrócił teraz. Strzał po ziemi, nie ma gola, wybroniony przez zawodników tutaj Wisły. Dzielani Smith z główki. Po raz drugi chciał się tym razem strzelić bramkę i po raz drugi mu się to nie udaje. Piłka do Nebichiego, Nebichi, no. Strzał na bramkę, słupek! Niebywałe. Pierwsza akcja, w której Nebichi mógł strzelić gola od dosyć dawna i trafił w słupek. Jak pech, to pech. Puszcza Masłowskiego, który się tu znalazł. Masłowski. Strzał na bramkę, ale obroniony przez bramkarza. Może trzeba było technicznie uderzać. Harold Blom. Nie będzie rzut rożny, nie, rzut karny, no faul. Jakim cudem sędzia tutaj podyktował faul? Glow się tylko przepychał i to jeszcze chyba poza polem karnym. Niesamowity fart Wisły w tym meczu. Dostali rzut karny za przeproszeniem z dupy. No i Ismael to wybrania. Poczekałem, nie uderzał w środek. I Ismael wybronił, rzut karny. Ciągle jest 1-0. Tutaj napastnika. Ale na szczęście Ismael spokojnie się ustawił i wybił piłkę na rzut rożny. No jest niebezpiecznie, cały czas może być jeszcze remis w tym meczu. Ale Ismael spokojnie, spokojnie. Wyraz spokojnie. Ziajka. Ziajka rozwija prędkość. Harold Blom. Koniec meczu. 1-0. Obrona karnego przez Ismaela. I Wójcicki w 31. Gol. Niezbyt piękny mecz, ale skuteczny. 3 punkty widzę jest. Z silnym przeciwnikiem, jakim jest Wisła Kraków. No więc zobaczymy, jak to będzie. No i mamy trzeci mecz tego odcinka. Mecz z Widzewem Łódź też w lidze. Mamy 6 miejsce dzięki zwycięstwu z Wisłą Kraków. Mamy 6 miejsce w tabeli, więc nie jest już tak źle. Wyjściowym składzie na napadzie Jordy Kadu z racji tego, że po prostu Nebichi był zmęczony po poprzednim meczu, jeszcze nie odpadł. Ismael na bramce miał świetną akurat dyspozycję w poprzednim meczu. Jest w formie bramka, więc wyborem może będzie grał Ismael. A Oliver wyjdzie w składzie na mecze tutaj. Kowany jest strasznie. Gol! Jorge Cadu! Ależ zagranie! Obstrzeliwana bramka tutaj. Obstrzeliwana bramka Widzewa i w 6 minucie Jorge Cadu z numerem 11 strzela gola. Niezbyt pięknie, ale strzela. Mamy 1-0 już w 6 minucie. Zawisza Bydgoszcz prowadzi w tym meczu. Teraz piłka do Jorge Cadu. Nie ma bramki. Obronił to bramkarz. Górą do Jorge Cadu piłka. Niestety
Choć Marek spokojnie to wyłapał. Strzał, ale spalony. Alvarinho strzelał, ale z mocnego spalonego. Tutaj piłka góra przerzucona od Jorge Cadu. Strzał z voleya, ale nie dość w kaczmarku, to i tak jeszcze ze spalonego, tak czy siak. Do Jorge Cadu. Strzał na bramkę, no. Wójcicki mogłeś mocniej, Jorge Cadu ładnie zagrał. A teraz Alvarinho jest sam na sam z bramkarzem. Ale za daleko wypuścił sobie tę piłkę. Kaczmarek skorzystał z okazji. Wójcicki. Uderzenie. Strzał na bramkę Jorge Cadu z voleya, ale Kaczmarek spokojnie. Nie był to dobry. Znaczy celny na bramkę w sensie strzał, ale nic dobrego z tego nie wyszło. Nie ma gola, ależ teraz miał szczęście Ismael, że tego nie trafili przeciwnicy, bo podanie było wyśmienite. Ależ tutaj Ismael zrobił niesamowitą obronę. Zobaczcie, tego ta wrzutka na wychodzącego napastnika, główka i Ismael jakimś cudem jeszcze wysyła to w powietrze. Wójcicki, no i będzie koniec meczu. Wygrywamy 1-0 po raz drugi jedną bramką. Zawisza Bydgoszcz wygrywa ten mecz, ale też mieliśmy dużo szczęścia. Ismael też dobrą dyspozycją się wykazał znowu. Więc naprawdę jest o czym mówić. Ja w tym miejscu się z wami żegnam. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i cześć. Pa, pa.